K30. Może być test. No, dzień dobry, dzień dobry. Nie test, tylko zaczynamy, słuchajcie. Mamy co, kwiecień, tak? Już niedługo maj. A ja praktycznie się przygotowuję do remamentu z częściami. Mam tu cały stół, kurde, zastawiony pudełkami. I patrzę, sprawdzam, co mam, czego nie mam. No i dzisiaj będziemy testować rozlutownicę, proszę was. ELEGATER ONIK 30. Witam prowadzącego i czat. No, ja też witam, witam. I słuchajcie, prowadzącego, co ja tutaj prowadzę? Driver taki, nie? Kierowiec. No. Słuchajcie, jest na tej zasadzie, że czekajcie, bo gdzieś przywaliłem myszkę, mam. Chyba to ta myszka. Trochę się nazbierało płytek do rozlutowania. Tutaj patrzę, wynalazłem jakiś spalony transmitter. Ale z tego co wiem, to scalak nadajnika jest sprawny, tylko się powalił procesor w nim. I zobaczymy, znaczy to akurat może od tego. Tutaj jeden kartonik, że tak powiem, wyłożyłem na stół. Dzisiaj czat do rana będzie na ELEGATER ONIK 30. Słuchajcie, ale masz płytek. To niedużo. To jest jeden kartonik, a tych kartoników mam chyba z 11. I tak sobie przebieram, co ja tutaj mam, co tu można uzyskać. Patrzcie, coś tutaj widziałem, fajny radiator. Yeah. Przyklejany do procka. To trzeba, takie rzeczy, to trzeba odłożyć. Gdzie ja miałem radiatorki? Tutaj. No. O. No i dzisiaj będziemy przewalać, że tak powiem, i wyciągać części. Patrzcie, co, wiecie co to jest? Tablet. Z wyjściem HDMI, z DVB-T. Ale nie ma do tego matrycy. I ciekawe, czy to działa. Znaczy to działało przynajmniej, dopóki matryca była. I fajnie by było, żeby o to było można podłączyć prosto bez, pod HDMI i żeby było można sprawdzić płytę. Miczu, podkreślenie wuj sam. Hej, ale bigos masz na stole. No troszkę. I słuchajcie, jakby było, dzisiaj będzie test tej właśnie rozlutownicy, tej co tutaj otrzymałem. Fajnie by było, żeby ta płyta była, miała taką możliwość, że jak podłączę HDMI, to z automatu by się wyświetlił obraz. A ona nie ma, tak. Trzeba wejść w menu i włączyć HDMI. A bez matrycy i bez dotyku to tak trochę ciężko, nie? Mścisław Srogi. Pytanie, czy podłączając wzmacniacz 15 W do sztucznego obciążenia 100 W można uszkodzić wzmacniacz? Nie można uszkodzić wzmacniacza. Kolumna zawsze powinna być większa niż wzmacniacz, mocniejsza. Troszkę, nie za dużo, aby rezystancja była ta sama. Czyli jeśli masz wzmacniacz na 8 ohmów, to sztuczne obciążenie 8 ohmów. Jeśli masz na 4, to 4, nie? W sumie, na, jak masz wzmacniacz na 4 ohmy, to możesz i 8 ohmów, tylko że wtedy nie wyciągniesz tej mocy. To nieźle masz tych kartonów z płytkami. Się nazbierało przez 30 lat. Patrzcie, złącze HDMI, to akurat hotem trzeba będzie je stąd wydobyć. To wiecie, ja tu wszystkiego dzisiaj nie wylutuję. Ale przede wszystkim tutaj patrzę, że mam takie pośrednie. To jest UL1261A, to jakaś telewizyjna. ADAMOLO1809. Witam. Wyświetlacze. O, tutaj jest fajna pośrednia. TBA800. Witam. TBA 800 i pośrednia jest 1244 UL. Ciężko do dostania w tej chwili. Chyba, że właśnie z wylutów. I dzisiaj będziemy dziubać. Będziecie słyszeć co chwilę. Tu już bez wzmacniacza mocy. Ale są filterki 7x7. 451, 451. Tak się zastanawiam, czy jest sens ją rozbierać. Czy może zrobić jakiś odbiornik, co? Pośrednia z TV. Wejście 33 MHz. Nie, to jest audio. To audio to jest 5,5 MHz. To robić wzmacniacz i filtry na 3,5.
Tylko jak ją przystrajać, nie? Heterodynkę dorobić? Nie ma sensu. Można to wymontować, słuchajcie. Ja to tak zawsze mam. Jakiś ktoś mi wysyła SMS-y podczas live'u. Jak nie wyłączę telefonu, słuchajcie, to mam. Co? Zobaczcie, jaki kurde głupstwo. Aha, no to wejdź na Steama. Wejdź na Steama. Okej. Piotr nadajnik. Nowy sprzęt się grzeje? Nie, jeszcze. Jeszcze nie włączony. Co on tutaj tak chce namiętnie się wymienić, powiedz. O, ZK240, ten magnetofon, który tutaj wtedy robiłem, pójdzie w ludzi. Pewnie, ale jeszcze nie wiem, czy pójdzie. Zobaczymy. Słuchajcie, o, switch, na przykład ten switch na pewno jest dobry, z tego, bo wiem na 100%, tylko że tu cewki nie ma, L3 od przetwornicy. To nie jest dobre, ale te switche były dobre. Ja kiedyś tych switchy miałem. Będzie z 200 sztuk w sumie było zamówione. O, na pół zdemontowany telewizor. Nie, to nie telewizor. To jest monitor. Bez stabilizatorów. Były potrzebne kiedyś, to się wybrało. I teraz tak. Tutaj mamy monitor z USB. I gniazdeczko będzie do wymontowania. Słuchajcie. Co? Testujemy rozlutownicę? Testujemy rozlutownicę. Włączmy ją. O kurde. Ustawmy sobie tutaj 300. 300 stopni wystarczy. Do tych Piotr starych nadajnik. płytek. I pierwsze. Koniecznie. Pierwsze co będzie, to pójdą. O, tu fonia. EL-AGPR ONiK30. Testujemy sprzęt. TDA to już wymontowane. Tu są filtry fajne i ceweczki są fajne, bo ceweczki to są te 6975. 6975 to są cewki od 10,7. A już chyba to był konwerter Fonii bodajże, o to. Jedna jest zewnętrzna, druga jest 6, a 7576. Słuchajcie, gdzie Naprawiacz można podkreślenie dorwać tonu. katalog tych cewek? Uwaga na głośniki LD. Katalog tych 7 na 7, ale tych nowszych już, nie tych starych filtrów CEMI, nie? Tylko 6975 symbol, albo 6976. W internecie szukałem, nie wiem. Nie wiem, kto to ma zapisywane. Nie widziałem, nie znalazłem. No dobra, no to tak. Przede wszystkim te scalaki, które mi są potrzebne, już jest 300. To jedziemy z tym koksem, co? Ja sobie lupkę tutaj wezmę. I będziemy dłubać. No to teraz zapodajcie jakiś fajny temat. Nie wiem, czy mo. Mikrofon wchodzi, no. Rozlutownica. Fajna sprawa ta rozlutownica. Jak myślicie, na jednym grocie przerobić wszystkie te płytki? EL-AGPR ONiK30. Bez by mi zi taki katalog filtrów przydał, ale ciężko zdobyć. Znalazłem, słuchajcie, fajny schemacik na internecie radia na fale krótkie.
I będę. Spróbujemy je na live zrobić, wiecie? Bo. Naprawiacz podkreślenie to. To jest dosyć proste. Właśnie mam na stole Radmora 5412 z głowicą Gloria. No, no, czekaj, bo ciebie nie słyszałem. Najgorzej to właśnie jak są pogięte te nóżki, wiecie? Miczu, podkreślenie wuj sam. Co sądzisz o projekcie tej plezdek? Dla mnie z jednej strony fajny gadżet, ale z drugiej to niszczenie zabytków elektroniki. O projekcie jakim? Kurczę, ja tutaj was nie widzę. Momencik, ja muszę sobie włączyć czata. O, właśnie. Nowy sprzęt się grzeje, to już było. ELEGATER ONIK30. Sprzęcik fajny, tylko trochę głośny. Na dłuższą metę może być uciążliwy. Oj tam. Nie do wiary, pani. Normalnie. Zaraz zobaczymy, czy wyś się szczególnie rozpuści tutaj przy tych blachach, wiecie? Dla mnie to trochę słabo grzeje. Jest 300. No, on ma tutaj do 330 ustawię. Bo on ma do 480, no to jest czym pociągnąć. To słabo on nie grzeje, tylko ja się trochę obawiam, wiecie, żeby nie przydobrzyć go na dzień dobry. Chociaż w sumie gwarancję ma. No to zobaczymy, na której płytce stanie, co? Nie, no aż tak, to nie będę żyłował. Za mały grot do tych blachy. Te blachy trzeba by było odescać normalnie, wiecie? Chyba tak mi się wydaje. Albo tak. No, już zaczęło. Chyba zaczął temperatury nabierać. Już normalnie 300 ma. Bo jest dużo lepiej niż przed chwilą. O. Ślicznie. Sprzęcik fajny. Tylko teraz słuchajcie, żeby to. No. Jakby to powiedzieć, żeby go nie zajeździć na dzień dobry, nie? ELEGATER ONIK30. Skoro ma regulację do 400 stopni, to nie z nic nie powinno stać. Producent wie, co robi. Ja ci powiem zaraz, do ile on ma. Moment, niech przeleci sobie cała skala. Do 480. Ja ustawiam 330 i wystarczająco już nawet, bo nawet blachy od tego TBA, nie? Od tego TBA przy 330. No. Przy 330 właśnie go wyjęło. O. Igor Electronics. I mam wstalaczek. Siemka, długo jest liw. Przed chwilą się zaczął. UN. TBA. Piotr Nadajnik. Dobra, panowie, używajcie polskich znaków. Wtedy pani dużo ładniej rozmawia. Tak jest. Dużo pani ładniej rozmawia. ELEGATER ONIK30. 330 stopni wystarczy, nie ma co, bo przedobrzysz. Wiesz, to zależy, co się rozlutowuje. Na przykład o tę starą cenę to dobrze, ale na przykład weźmy sobie płytkę. O. Tak, o z tych nowszo, to jest akurat tuner DVB-T i tego nie będę rozbierał, bo on jest dobry, tylko że to jest MPEG-2, ale procek jest Ali, to będzie Igor Electronics. Można pewnie switchować. A co z toską z chińską głowicą UKF? Stoi. Toż to jeśli ma to zostać, to kurczę, ja nie dam rady tak o sobie, wiesz, wszystkiego na LB, raz. LB, podkreślenie, Łukasz. Dzień dobry. A już...
A już tutaj słyszałem, że wchodzę na live, a tu Toska. Wchodzę na live, a tu Toska. Naprawiacz podkreślenie to mi. No tak, teraz tydzień czasu to bot. Robiłem. Miczu, podkreślenie bój sam. Tapeless deck to wstawienie do starego decka kasetowego ekranu LCD dotykowego za kieszenią kasety. Ten ekran LCD to jakiś tam Android ze specjalną apką, co wyświetla kasety podczas odtwarzania MP3. Całość wygląda, jakby deck odtwarzał prawdziwą kasetę, no ale żeby to wszystko zainstalować, to część wnętrzności i mechaniki decka trzeba usunąć, stąd moje rozterki co do niszczenia zabytków. Ty, to dużo nie trzeba, mechanikę trzeba usunąć z deka, ale ja już to miałem robić, 30. Wiecie? Do cyny bezołowiowej to potrzeba pewnie większej temperatury, aby wylutować. Tak, no. 330 mam ustawione i jedzie na razie elegancko. Kurczę, ale będę miał pośrednich starych, będzie do projektu. Na tych pośrednich fajne odbiorniki wychodzą, wiecie? Trochę szumią, bo to polskie jednak. Piotr nadajnik. Przetestuj płytki obustronnie lutowane. No testowałem już. Nie martw, już to dzisiaj rozlutownika to już nie zimno, bo ona ma wiatrak. UL1244 to idzie do stelaków tu. Dobra. Jeszcze jeden taki będzie. Już testowany, słuchajcie. No, miałem robić takiego, szufladę miałem tak przerabiać, wiecie? I w szufladę właśnie wepchnąć LCD ONIK-30. Ciekawe, po jakim czasie zapcha się filtr w pistolecie? Już czyściłem, bo już mam połowę teraz znowu. Słuchajcie, jest centymetr, a widać, kiedy ona pracowała. Zobaczcie, starsza cyna jest jaśniejsza, a ta świeża teraz co wciągnięta jest Jarek, podkreślenie 20. Witam. No. To filtr jak filtr, to no w sumie zobaczymy, no. Kiedy filtr. LBLB, podkreślenie, Łukasz. Teraz widzicie, po co była poprzednia rozlutownica? Po co tak bardzo na nią chorowałem? Kotmogar. Przypomina trochę ryk krowy. No faktycznie. Muczy. Dobra. Troszkę podważyć. No gdzie? Po co to podważać? Jak tutaj? No co mu? Sam powinien wypaść. A, jeden jest bez... nie... Miczu, podkreślenie, wuj sam. Zobaczcie filmiki na linku po niej i na www.mp3tapeless.pl. Jarek, podkreślenie 20. Po ilości PCB widzę, że live będzie trwał z 2 tygodnie. Wszystkiego nie będę wyciągał, no się zlitujcie. LBLB, podkreślenie, a jeszcze Łukasz. Ile segregacji? Jak dla mnie może być non-stop live? 24 na H, tak? Ja sam bym tyle nie wytrzymał. Dobra, cewki, te też wybieram, te cewki od razu, te 7x7, bo one są bardzo... je ciężko jest dostać. A to są filterki bodajże 30 MHz. Kondensator się wybiera i mamy do CB filterki fajne. Te z pośredniej, nie? A nie, te to nie są takie. To bym was oszukał, bo nie. Te filterki mają 5,5 MHz. 5,5... 4,5,1, trzeba zobaczyć, bo to są 7x7 i są bardzo fajne. Gdzie są włócze filterki? LEDy tutaj. Dobra, o, musimy sobie wziąć pudełeczko tu bliżej. Pięknie się wyciąga, nawet filtry, zobaczcie, nawet nóżek nie topi. Bo zwykłym odsysaczem to zawsze jak rozgrzejesz, to wiecie, one mają taki plastik, te filterki, taki bardzo słaby, że nóżka zostaje w płytce.
tutaj pięknie, zobaczcie, nawet masę od filterka może idzie wyssać. Dawid, Dawid, witam, jaki bajzel, skąd tyle ich masz? To jest 1/10 tego, co mam. 4,51. Zobaczcie, filterek w całości, kurde, odlutowany, nawet nie widać nic, że on był, że te nóżki były lutowane. Filterek. W sumie z tych starych płytek to wszystko, no można by było jeszcze się pokusić o te nawijane kondensatory, wiecie, te 1,5 nano, 1 nano, a tutaj jeszcze są kwarce 6,5 MHz, to też je wyciągniemy, bo może się przyda, może kiedy LB podkreślenie, Lukasz, pośrednio. Jak każdy elektronik z demontażu, a jakże? A, tak szczerze, wiecie co wam powiem, tutaj majątek leży, żeby przyszło kupić te części, które można teraz wymontować. To śmiechem, żartem. Filterki. Filterki siedzą w kwarcach. A gdzie kwarce leżą? Tu nie, tu są tranzystory. Kurde, gdzieś miałem pudełko z kwarcami. Moment, tu kondensatory, tu tranzystory, tu tranzystory. Kwarce, TPR-ki, to nie. O, muszą gdzieś leżeć tu LEDy. EL-EGTR ONIK30. Kondensatory styrofleksowe też możesz wymontować. No właśnie, tak można się pokusić na te, nie? Na te foliowe. Tutaj leżą kwarce, o, całe pudełko tu, i tutaj filterki. Dobra. Okay. Naprawiacz podkreślenie Tomi. Owszem, można zdjąć co najwyżej delikatne elementy, a resztę opalarką i strząsanie. Szkoda superowego sprzętu. Hotem, ja mam Hotaira też. Też taki, taką samą stację, tylko że Hotaira, tylko że szarą, nie? Tą ZD. Sobie tą opalarką szybciej. Albo palnikiem, ja kiedyś nawet tym palnikiem na gaz waliłem od jednej strony. Te wyświetlacze LEDy tak wytapiałem, znaczy wyciągałem. Przygrzejesz to, ale to dosłownie 3 sekundy trwa. Przygrzejesz, pyk, obstu, przygrzejesz. Dlaczego automat blokuje wiadomości, w których nie ma przekleństw emotek ani spamu? Nie wiem, ja się nie znam. Ja nie blokuję żadnych wiadomości. Naprawdę nie blokuję żadnych wiadomości. 5,5 filterek, o zobaczcie, ten już był przestrojany. Nóżki powyginane. LB podkreślenie, Lukasz. Blokuje wyrywkowo. Ostatnio pisałem o RDS i nie przeszło. Naprawiacz podkreślenie Tomi. Spalnika gazowego jest straszny smród palonej PCB. Ale to szybciutko trwa, nie zdąży się zapalić. Widać, że też próbowałeś. Dobra, filterki. Te filterki 7x7 to naprawdę jest chodliwy sprzęt. Znaczy chodliwy. Nie ma tego. LB podkreślenie, Lukasz. Nie bawmy się w dekompozytora i nie niszczmy płytek hotem, tylko wylub profesjonalny Y z osób. Profesjonalnie, no to masz profesjonalnie. Już profesjonalnie się nie da. Dałoby się w kąpieli. A jeszcze bardziej profesjonalnie w młynek do mielenia. Kurde, piękna sprawa, no. Jestem pod wrażeniem. Tylko trzeba patrzeć, kiedy się zbiorniczek napełni. O, i ceweczka 7x7. Pięknie wymontowana. Gdzie one były? Tutaj.
Dobra, filtr, jeszcze jeden filtr został na tej płytce. LB, LB, podkreślenie, Łukasz. Czyli rozbiórka scalaków na atomy, Janek. No i scalaków, i filterków właśnie, i znalazłem kilka naprawdę fajnych perełek ze scalaków, jeśli chodzi o WC. Trochę tych LA, trochę tych TA wzmacniaczy. Dawid, Dawid. I może się pokusimy. Ja kiedyś rozlutowywałem jedną sztukę płyty głównej na palniku gazowym w domu w kuchence, ale był smród i po chacie latały czarne takie kawałeczki. Trochę mniejsze, bo ciepło w rękę było. 300. 100 zostaje już. To zostaje. Teraz tak. Jedziemy dalej. Losujemy nagrodę, losujemy. Nie, to nie. ELKTR ONK30. Radyjko, można by zrobić, jak masz fajny schemat. No oczywiście, o, zobacz, od Redmora cała pośrednia. Wymontowujemy. Filterki. Dawid, Dawid. 10, czy to 7. Nowy sprzeciw do wylutu? Tak, nowy, nowy. Tylko tutaj czy musimy odgrzać ekran od tych dwóch filterków, bo nie wylutujemy. Igor Electronics. Ja chcę nagrodę. Co jest do policzenia? Co jest do policzenia? A co ty, księgowy? Do policzenia to nic nie mam. O, ekranik wylutowany. Tutaj mamy filtry, kwarce. UL1111, UL1242. Filterki 10,7. Bardzo potrzebna rzecz do głowic, jeśli są uszkodzone. Jeśli samemu się składa głowice na UKF, to te dwa filterki to jest normalnie podstawa na wyjściu z głowicy. 217 i 217, no 10,7 pośrednia. Jest to przed i po filtrze kwarcowym, po redmorowskim filtrze. Czego dotknąłem? Kabla. Co by miło, kurde, kabel do mikrofonu bym przyjarał. Policzyć to prekurator może od setki za telewizor. Co? Od setki? Policzyć to może... Prokurator może od setki za telewizor. Jaki telewizor? Ja nie posiadam telewizora. Może rozwiń dalej te swoje zdanie, bo nie wiem, o co chodzi. Jaki telewizor? Igor Electronics. Chyba chodzi o abonament. No tak myślę właśnie. Ja do stycznia tego roku miałem opłacony abonament. A od stycznia tego roku dla spółki akcyjnej nie będę płacił abonamentu. A poza tym ja nie posiadam abonamentu. Nie posiadam telewizora, sorry, nie abonamentu. O. Także wybaczcie. Nie przedstawiono mi oferty, nie płacę. Dawid, Dawid. Igor Electronics, napisałeś, że możesz policzyć, a ja odpisałem, że prokurator może policzyć. A dobra. Nie będziemy rozwijać, bo ja dalej albo ja jestem tępy, albo nie rozumiem. Mało ważne, słuchajcie. Za 5 minut będziemy mieli przerwę w live'ie. Bo będą to półgodzinne live. Igor Electronics. A radiowy? A radiowy. Jak ja nadaję, a nie ten. A nie odbieram.
słuchaj, radio... Nie udostępniam radia, bo nawet YouTube mi kasował filmy, wyciszał filmy za to, że radio leciało w tle. A to, że ja odbieram, je przestrajam, to podkreśla Nieberkowski. A wyrejestrowałeś się na poczcie z tego abonamentu? Bo jeśli nie, to będą cię ścigać. Naprawiacz podkreślenie to mi. Się wyrejestrowałem. Niestety w niektórych płytach głównych PC nie da się nawet tym urządzeniem wymontować bezpiecznie kondensatory. Dawid. Gdzie będziesz kupował dysze końcówki do nowego sprzętu? Jeszcze nie wiem. Na razie jest okej. Igor Electronics. Za nadawanie też się płaci abonament, tylko trochę innej instytucji. No właśnie. Nie, żartuję. A wy widzieliście tutaj jakieś radio? Ja tutaj wzmacniacze robiłem, amplitunery, przestrajałem odbiorniki radiowe. Trudno się mówi. Się wyrejestrowałem. Kiedyś sam jeździłem. I zbierałem haracze. Od Bogu ducha w innych ludzi. Powiedziałem, że więcej tego robić nie będę. Zdzisiek Pabianice. Witam. Krzysztof. A przepisy z tamtego wieku mówią o płaceniu za samoposiadanie. Z tamtego wieku, tak. Dawid. Ja widziałem nawet 3 radien Elizabeth i Tcheche. No. To były amplitunery, nie radia. Skąd wiesz, czy to było radio? Radia. Śnieg wam będzie. Pięknie, cała. 114. Dobra. I słuchajcie, jeszcze 2 minutki i będzie przerwa reklamowa. 87 i 10. O co tu chodzi? To są takie kondensatory starodawne. To jeszcze tego kwarca machniemy, jak już robimy. Piotr Nadajnik. Ale to na stary zakres były, więc się nie liczy. No właśnie. Naprawiacz podkreślenie to mi. Już niedługo nie będziemy płacić abonamentu. Niedługo nie będziecie płacić abonamentu, ale to tak szczerze, to już chyba weszła ta nawet ustawa. Bo i tak nikt nie płacił, LBLB podkreślenie, Lukasz. Kupiłem zestaw DEC MDS 456, radio AS 952, korektor FS 042 za 100 zł, uśmiechnięta buźka do odnowienia, ale warto było moim zdaniem, zaraziłeś mnie, Janku. Igor Electronics. A wierzysz w to, oni darmowej kasy nie podarują. Normalne, a tym bardziej, że tak powiem, nie będę mówił. Się powstrzymam, bo wiadomo, teraz nic nie wiadomo. Dobra, kochani, za chwileczkę się spotykamy po reklamie. Odświeżcie stronę. Telewizja jako spółka akcyjna nie może z mocy prawa zbierać abonamentów, a zbiera. Takie mamy fajne prawo.